Witam ponownie wszystkich Państwa na moim kanale Loelia Oracle i dzisiaj nagram taką krótką wróżbę kart Tarota i Lenormand pod tytułem Co było, co jest i co będzie. Więc wszyscy, którzy pytają o sprawy związkowe lub inne sprawy, które się rozwiną, ewentualnie tutaj finansowo, zawodowo, rodzinne sprawy. Zobaczymy, jakie tendencje pokażą karty. Już tutaj przetasowałam karty. Są trzy karty Lenormanda, trzy karty Tarota. Później mam to jeszcze, dobrałam jako taką poradę, trzy karty Lenormand, trzy karty oraklu miłosnego i orakel energetyczny, jakie energie są ważne, jakie porady, rady i wskazówki kart na przyszłość. Zanim zacznę tutaj odsłanianie tych kart, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Bardzo dziękuję Państwu za piękne komentarze. Proszę o więcej, proszę, by ten kanał się rozwijał, więc proszę o wsparcie, o oglądanie tych kanałów i lajkowanie, by był po prostu ten kanał aktywny. Dziękuję serdecznie i obiecuję, że odwdzięczę się tutaj wieloma pięknymi czytaniami i wieloma wielostronnymi po prostu tematami, które Państwa nurtują. Także zaczynajmy. Co było? Czyli co było, jest ta karta po lewej stronie. Zobaczymy najpierw kartę Lenormand. Karta Lenormand pokazuje sprawy związkowe, sprawy relacji, być może też jakieś romantyczne, tutaj miłosne relacje. Jeśli Państwo pytają o sprawę, sprawy finansowe, no to oczywiście chodzi tutaj o jakieś umowy, kontrakty, tak? Zobaczmy teraz tutaj. Queen of Cups, czyli królowa kielichów, więc osoba bardzo emocjonalna, uczuciowa, która myśli sercem, więc tutaj co było w przeszłości, było jakieś piękne tutaj partnerstwo, tak? Piękna relacja uczuciowa, pełna emocji, gdzie Państwo byli po prostu no, zakochani, zanurzeni wręcz w tych emocjach. Bardzo piękny, romantyczny związek. To było. I wiele tutaj pięknych takich doznań, tak, na tle właśnie uczuciowym. Także było, powiedzmy, jakieś piękne partnerstwo, tak, czy jakaś rodzina, która po prostu, no, tutaj piękne miała emocje. Zobaczmy teraz, co jest. Uczucia. Uczucia pływają, czyli w te i we w te, prawda, są tutaj Państwo bardzo uczuciowi, emocjonalni. Być może też jakiś niepokój jest tutaj uczuciowy. Dla wszystkich Państwa, którzy pytają o sprawy finansowe, no to tutaj co jest? Ewentualnie jakieś tutaj sprawy finansowe, które Państwa nurtują. Jest też tutaj osoba, która siedzi pasywnie i pilnuje swojego bezpieczeństwa. Przestrzega po prostu wszystkiego tutaj, wszystkich reguł, granic, które ma, nie pozwoli przekroczyć granic. Po prostu no jakby jest w swojej takiej comfort zone, czyli w komfortowym takim miejscu, z którego nie chce wyjść. I być może jesteście w tym momencie pasywni, nie wiecie co zrobić, zastanawiacie się, bo to też jest taka karta, która mówi właśnie o tym, by po prostu się zastanowić, wyznaczać swoje granice, mieć swoją dobrą, bezpieczną pozycję i nie walczyć, jeśli się po prostu nie musi, jeśli nie jest to potrzebne, tylko czekać spokojnie, wytrwale, opanowanie, by sytuacja się wyjaśniła. Więc jeśli tutaj sytuacja tego pięknego związku, który pokazał się w pierwszej karcie pod tytułem Co było, jest teraz w tej drugiej karcie, to co jest teraz na bieżąco tutaj zachwiana,
czy sytuacja finansowa jest niepewna, czy sytuacja związkowa, uczuciowa jest niepewna, szargają Państwa emocje, to należy odczekać. Należy bronić też swoich tutaj różnych takich pryncypiów, reguł, prawda, wartości. Nie należy walczyć za wszelką cenę, tylko po prostu tutaj widzą Państwo medytować, spokojnie opanowanie, czekać na jakieś te rozwiązania, tak? Jeśli Państwo pytają o sprawy finansowe, też czekać opanowanie. Jeśli Państwo tutaj próbowali gdzieś jakieś nowe umowy podpisać, powysyłali różne jakieś oferty pracy, jakieś podania o pracę, to proszę czekać wytrwale i myślę, że sytuacja się w najbliższym czasie zmieni, ponieważ są to buławy, czyli szybki żywioł i po prostu no też dbać o swoje bezpieczeństwo, granice, nie pozwolić przekroczyć pewnych granic, czyli na przykład jeśli chodzi o umowę, nie podpisać jakiejś umowy poniżej Waszych tutaj wyobrażeń, tak? Poniżej Waszej ceny, czyli żebyście bronili swoich racji i swoich po prostu tu wartości i priorytetów. Co będzie? To oczywiście jest bardzo ważne. No będzie coś ważnego, jakieś ważne osoby, jesteście dla siebie ważnymi osobami, widzicie się jak wartościowych tutaj partnerów, wartościowe osoby, dobre, opiekuńcze, troskliwe, po prostu respektujecie też siebie bardzo w związku, jesteście dla siebie ważni i chcielibyście, by ten związek po prostu dalej się tutaj rozwijał, by to przetrwało, ponieważ bardzo cenicie siebie jako partnera. Tutaj cesarzowa pokazuje oczywiście osobowość piękną, wartościową, czego by się nie dotknęła, to po prostu jest sukcesem. No dobra opiekunka, dobra matka, dobra żona, dobra partnerka, która sobie umie z wszystkim poradzić, jest po prostu bardzo silną, stabilną osobowością i to jest właśnie tutaj dla Was ważne, by nie stracić siebie, tak, nawzajem i być może jest to związek karmiczny, być może jest to, nie jest to łatwy związek, ale pomimo to jesteście dla siebie bardzo ważni i ten związek jest dla Was ważny i chcielibyście, by to przetrwało, więc tak tu pokazują karty, prawda? Ta karta właśnie tutaj tego krzyża mówi, że coś jest być może też przeznaczeniem, karmą, sprawy karmiczne, które do Was powracają, pewny taki egzamin dla Was, tak? Czy to przetrwa, jakaś taka próba wytrzymałości w ciężkich chwilach tego związku. I właśnie ta karta mówi o tym, że na pewno jest ten związek dla Państwa ważny, że nie należy po prostu go w tej chwili tutaj zakończyć, tak? Ani bagatelizować tych tutaj wszystkich problemów, tylko to przetrwać. Zdajecie sobie sprawę, że jest to związek niełatwy, że to są może jakieś relacje karmiczne lub no, ciężkie, powiedzmy, ale chcecie to przetrwać i się bardzo cenicie. Także tutaj jest taka przyszłość. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj te karty Lenormand, co pokażą nam na przyszłość. Tak, czyli to, co tutaj pokazały te karty, że pragniecie znowu szczęścia. Tutaj osoba pytająca, no najczęściej jest to pani, która tutaj zagląda do mnie. Widziałam właśnie w moich analizach tutaj kanału, że 5%, ponad 5% mężczyzn ogląda mój kanał i 94% kobiet, więc na pewno większość z pań oczywiście pyta tutaj, jak się rozwinie ta relacja. No, oboje Państwo chcieliby tutaj szczęścia, prawda, i spotkania, czyli rozmów, jakiekolwiek by to nie były rozmowy, czy osobiste w jakimś miejscu, jak park, restauracja, miasto, spacer, czy również też no, normalny kontakt przez internet, przez jakiś messenger, przez telefon. Tutaj są kontakty we wszelakim
słowa tego znaczeniu, więc chcielibyście odnowić kontakty, chcielibyście, by ta relacja przetrwała i tutaj Pani wyczekuje, prawda, czeka stęskniona, spragniona na powrót tego szczęścia, tej relacji. Także dobry rozwój na przyszłość, już tutaj pokazują te karty. No i jeszcze oczywiście dla wszystkich osób, które pytają o sprawy zawodowe, finansowe, tak, czy jakieś inne, sprzedaż, kupno domu, wynajem mieszkania. Także tutaj jest pozytywna karta właśnie, że rozwinie się wszystko szczęśliwie i będą jakieś pertraktacje, rozmowy, spotkania w miejscach publicznych z osobami publicznymi i jakieś tutaj nowe pomysły, projekty, pozytywne sprawy, które do Państwa przyjdą, do tej osoby pytającej, tak? Także na pewno tutaj jest super karta na przyszłość. Zobaczmy teraz, proszę Państwa, co pokazują karty miłosne, miłosnego orakel. Więc wypadły mi trzy karty. Aha, czyli należałoby się troszeczkę odsunąć od świata. It is the time to disconnect from the world. Czyli musicie się troszkę odsunąć, odizolować, powiedzmy, w ciszy od świata. I to właśnie sugeruje też ta karta, że czekać w spokoju, w swojej tutaj bezpiecznej sferze, nic nie naciskać, nie robić nic na siłę, nie walczyć na siłę. I dokładnie tutaj potwierdza też znowu ta karta, że jest czas, by się troszkę wyciszyć, uspokoić, przemyśleć, odizolować od świata. Następną kartą, love yourself first, yourself, respect, make you more romantically attractive. Ok, czyli najpierw ważna jest miłość do samego siebie. Jeśli będą Państwo kochali i respektowali samego siebie, to będzie to bardziej atraktywne w Państwa też relacjach, czy romantycznych, czy zawodowych, czy jakichś rodzinnych, czyli najpierw respektować i kochać siebie samego i wtedy też polepszą się relacje z partnerem lub z innymi ludźmi. I trzecia karta z tego oraklu miłości jest Curing in your soulmate. Ok, to jest, czyli spójrz na Twój głos duszy. Czyli zaglądnij w głąb siebie. Zobacz, co Twoja dusza chce i pragnie. Tak, że Twoje modlitwy, afirmacje i Twoje manifestacje, wizualizacje pomogą Ci, by po prostu powrócić do partnera, powrócić w tym związku znowu do siebie. Powrót właśnie tych romantycznych, pięknych tutaj uczuć, pięknej, romantycznej relacji, emocji. Także proś o to anioły, archanioły, czy do Boga, czy po prostu do Wszechświata, w zależności w co Państwo tutaj wierzą. Proście, afirmujcie, wizualizujcie, manifestujcie i to pomoże Wam w spełnieniu wszelakich marzeń. Także piękne karty, spokój, opanowanie, miłość do siebie samej, afirmacje, medytacje, głos swojej duszy. No i zobaczmy jeszcze ostatnią kartę energetyczną, Broken Heart, czyli cierpicie. Tu coś się wydarzyło, że ten piękny, romantyczny związek, który mi się pokazał z przeszłości, dzisiaj jest jakiś tutaj niespokojny, być może macie kryzys, czekacie pasywnie, jesteście emocjonalni, emocje po prostu buzują Was. No i na przyszłość chcielibyście stabilną relację, ważną, prawda, dla Was tutaj zbudować. Na dzień dzisiejszy macie, no niestety, złamane serce, czyli cierpicie, jesteście zranieni, macie jakieś tutaj, no, jak to się mówi, macie zadrę w sercu, tak? Martwicie się, boicie się, być może partner Was zranił, tutaj to serce płacze, prawda? Bardzo smutna jakaś teraźniejsza sytuacja, ale proszę Państwa o to, by pomyśleć tutaj, co karty mówią, że mówią o pozytywnym rozwiązaniu spraw i mówią, by Państwo po prostu troszkę w ciszy przemyśleli i opanowali swoje emocje, nie byli tak emocjonalni, jak tutaj pokazuje ta karta, i
po prostu posłuchali głosu swojego serca, jak również pokochali siebie samą, siebie samego, ponieważ jest to tak decydujące na relacje z innymi ludźmi i z partnerem. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj orakel miłości, nasz piękny w postaci serc. Tutaj niech nam orakel miłości powie, co będzie w tej relacji. Wunda. In deine Beziehung steht eine Veränderung an. Czyli Wunda to jest no, coś przepięknego, co się stanie. Jakiś po prostu wow. No, coś niesamowitego się stanie. Że w Twojej relacji, w Twoim partnerstwie będzie jakieś, będą jakieś zmiany, będzie jakaś zmiana, prawda, która będzie po prostu no, czymś tutaj wspaniałym dla Was. I na pewno będzie to coś wspaniałego i niesłychanego, co się przemieni, ponieważ tutaj jest pokazana też karta transformacji. Ta karta też mówi o transformacjach, prawda, w relacjach jakichś ciężkich. I o ważności tej transformacji. Także to potwierdza się znowu tutaj. Te karty bardzo się tutaj magnetyzują niesamowicie. Także życzę Państwu właśnie tej pięknej przemiany w związku i tego pięknego, jak to się mówi, happy endu. Czekajmy tutaj na rezultaty. Niech się dzieje, prawda? I trzymam kciuki, by wszystko się wyjaśniło, tak jak tu pokazują i sugerują karty. Bardzo proszę o lajki, kciuki w górę, o komentarze i na pewno do usłyszenia. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.